Z tego co wiem, to poprawiamy delikatnie usta, bo mam gdzieś tutaj odgniecione, ale to się zdaje w ręce specjalisty, bo ja tego absolutnie nie widzę, bo widzę się na co dzień. Będziemy robić liposukcję igłową, jeżeli... Lipolizę. Iniekcyjną, dobra. Chcemy jeszcze raz? Nie? Lipolizę iniekcyjną, dokładnie tak, żeby tak delikatnie ten pobródek zniknął, chociaż jego i tak praktycznie wcale nie ma, ale ja jestem jako królik doświadczalny, żebyście wy nie musiały iść w ciemno na takie zabiegi. A czy ludzie zareagują? Nie, bo ja bardzo lubię medycynę estetyczną, mam zrobione usta i raczej nikogo to nie zdziwi. Dobrze. A więc tak, teraz przechodzimy sobie do zabiegu. Znieczulenie już jest bardzo dobrze tutaj zaaplikowane, zaprzyjaźniło się ze skórą, z ustami, prawda? Mhm. I teraz tak, może przybliżymy kamerą i pokażemy tutaj tą rzecz, o której ja myślę. Tutaj mamy małe takie wklęśnięcie w tej brodzie. Dziewczyna ma świetną twarz, bardzo symetryczną. Jedyna rzecz, która nie jest symetryczna w tej buzi, to jest właśnie ta bródka, która nam jest taka jakby odbita. Wyciągniemy troszeczkę tą brodę, po to właśnie, żeby dziewczyna uzyskała już 100% symetrię, jeżeli chodzi o swoją buzię. Minimalnie tylko pójdę w kąciki ust, żeby one poszły w taki lekki uśmiech. Nie powiększamy, bo tu nie ma co powiększać, dlatego że kwas może nam wtedy zmikrować i będą bardzo duże zgrubienia. Niemniej jednak, jeżeli chodzi tutaj o te usta, to chodzi tylko i wyłącznie o małą plastyczność, a nie tak naprawdę zretuszowanie i zbudowanie tych ust od podstaw, bo nie ma tutaj takiej potrzeby. Tak jak wspomniałam na wcześniejszym materiale, medycyna estetyczna ma tylko spowodować większą estetykę i poczucie komfortu u kobiety, a nie żeby ona była przerysowana. Że przejdźmy sobie już może do zabiegu. Podtrzymujemy symetrię. Zobaczymy, jak wyjdzie. Usiądź, proszę. Robimy małe prawo grawitacji. O to mi chodziło. Nie? Nie ma tego. Tak. Minimalnie i bez efektu tak zwanej karamby. Czyli, że mamy taką wrótkę. Dziękuję. Wiele dziękuję. To wszystko, które wykonałam u Poli, przede wszystkim miały spowodować to, aby jej kontur brody był wyrównany. Miała niestety takie już genetyczne odbicie od zawsze, które powodowało, że ta broda nie była tutaj lepiej jakby wysunięta, która gdzieby spowodowała, że ten owal twarzy byłby bardziej wyostrzony.
Tym sposobem właśnie delikatnie wprowadzając kwas hialuronowy wyrównaliśmy tą linię brody w sposób nieinwazyjny, co jest bardzo istotne w moich zabiegach, że nie powoduje ogólnych krwiaków na twarzy, dlatego że podchodzę bardzo subtelnie do wykonywanych właśnie powyższych zabiegów.